Podstawieni byliśmy z zadaniem, które no, było zupełnie nowe. E, musieliśmy się odważyć robić wielkie rzeczy, prawda? No to jest zbudowanie. niesamowite, że dostaje się w pracy tak, taki projekt. Zbudujcie coś, czego jeszcze nigdy nikt nie zbudował. Tak jest. No i wtedy, co widzisz, to się dzieje? Aha, ten, ten kwasowy akumulator nie jest taki dobry. Co wymyślimy? Rozrzucają się na to chemicy, inżynierowie. Budujemy małe ogniwa, testujemy je. Często nie odpowiadam na drugiego. Czy Też coś... specjalnie? Specjalnie. I, a ktoś się poddaje, no gdzie idzie, gdzie indziej, no to czy he wasn't interested enough. Tak? To znaczy, że mu nie zależy. Ta. No więc właśnie. Więc e, zresztą zaangażowałem jednego studenta, który przesłał mi dokładnie, policzyłem później 30 e-maili. Prze ale już odpisywałeś mu później. <grym> już na 30 odpisałem, powiedziałem, no ten człowiek jest tak uparty, będzie świetnym pracownikiem. Space Force, tak? Czyli to jest obrona USA z przestrzeni kosmicznej, tak? No i teraz pracuję z nimi nad nową misją na asteroidę Apophis, która ma przelecieć 13 kwietnia 2029 roku koło Ziemi. No bo. Co może być ważniejsze w obronie ziemi niż coś, co uderzy w nas i zniszczy jakiś kraj? Artur Chmielowski, cześć. Cześć. I tak jak mówiłem, zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. Tak. No więc ja pracuję w Centrum NASA w Kalifornii, w mieście Pasadena. To jest blisko na północ od Los Angeles, w takich ładnych górach. To jest centrum głównie lotów bezzałogowych. Tam budujemy też inne misje, też do obserwacji Ziemi, ale jesteśmy znani z takich rzeczy jak łaziki na Marsie, no i te duże misje flagowe na Jowisz, na Saturn i inne miejsca. I ja tam planuję przyszłe misje NASA w tej chwili. Tak, jesteś z tego co patrzyłem na stronie, to masz, nazywa się to Project Manager projektów kos kosmicznych. Tak, więc y, ja przeszedłem przez różne prace w swoim ja, życiu, ja wiem. więc Project Manager to jest jedna z najlepszych prac w NASA, bo to jest dostajesz swój projekt, swoją misję tak jak biznes byś, byś miał, prawda? Czyli dostajesz fundusze, mówią ci, ok. Masz wystrzelić ten statek takiego i takiego dnia za cztery pół roku, and go. Go. No i dopiero sobie ludzi i budujesz się. To jest Project Manager. Jest, kierujesz tą misją. Ja w tej chwili w tej chwili zajmuję się planowaniem przyszłych misji. Czyli tylko przyszłych, jeszcze nie zajmujesz się tymi, które aktualnie się dzieją, tylko bardziej patrzysz w przeszłość? Jedną się zajmuję, jedna taka misja to jest właśnie też właśnie Earth Science, czyli obserwowanie Ziemi, to jest wspólnie buduję ją z Katarczykami. W tej misji właśnie ją prowadzę w tej chwili, ale inne to są przyszłościowe. Mm -hmm. e, ja bym chciał tylko przeprosić widzów, troszeczkę się nie dogadaliśmy i ten podcast będzie krótszy niż zwykle. Ale to jest te, moja wina. biorę to na siebie i e, przepraszam. Mam nadzieję, że uda mi się siebie złapać na dłużej następnym razem. To porozmawiamy. No wiesz, jak dłużej. się leci z szybkością, prawie szyb, równą szybkości światła, to ten. Czas płynie krócej, mm -hmm. także to może na to samo wyjść. Tak, dokładnie. Um, wiesz co, ja jestem bardzo zainteresowany tym, jak to się w ogóle stało, że ty pracujesz w NASA, bo teraz urodziłeś się w Polsce i co jest dla mnie. Fascynujące, to wyobrażam sobie takiego chłopaka, który ma załóżmy 12 lat i wychodzi na podwórko do siebie i mówi ludziom, że będzie pracował w NASA. I to ci, ci ludzie by do niego tak popatrzyli, gościu, no, nikt by to nie uwierzył raczej by go wyśmiali. To jest dla mnie niesamowite, że ty już od młodego wieku chciałeś pracować w, takich, w takim miejscu jak NASA. Nie wiem, czy od 12 roku życia, natomiast od, czytałem, że od młodego wieku. I jak to się stało, że w ogóle byłeś na tyle odważny, żeby marzyć w ten sposób? <laughs> no właśnie. O tym zresztą jest też twoja tak, książka. napisałem właśnie teraz książkę, która się nazywa Odważ się robić wielkie rzeczy. Wielkie rzeczy, piękne rzeczy. Tu siedzę w koszulce, która jest. There are mighty things. Mm -hmm. To jest przetłumaczenie: Odważ się robić Mogę zobaczyć wielkie książkę? rzeczy. Proszę mm -hmm. ciebie bardzo. To, to jest Właśnie wyszła tydzień temu. Tak jest, <laughs> widziałem. I e, dlatego, że. A napisałem ją dlatego, że w Polsce wszyscy się pasjonują fas, fas, się, pasjonują się y, Przestrzenią kosmiczną. Byłem w jednym miejscu, miałem taki, taką prezentację, wykład, przyszło 650 osób. No, zaskakujące dla mnie, szokujące. Ale jak przychodzi do tego, żeby ludzie na ważnych stanowiskach przeznaczyli jakieś pieniądze na kosmos, to oni się boją, że to będą wyśmiani. Więc jest ta taka jakaś, nie wiem, przepaść między tymi dwoma rzeczami. Czyli jest ogromne zainteresowanie, natomiast ludzie jeszcze nie podchodzą do tego poważnie albo boją się tego, jak będą odebrani przez społeczeństwo, jeśli będą przeznaczać rzeczywiście finanse na finansowanie jakichś kosmicznych misji. Tak. I to mi ktoś zresztą dzisiaj rano przy śniadaniu wytłumaczył, bo to, to mnie fascynuje, dlaczego może być taka przepaść, prawda? Mhm. I tak jak ty mi się pytasz, okej, okay, chłopaczek tam dwunastoletni z podwórka wyszedł, popatrzył się na gwiazdy, a teraz pracuje w NASA. Mhm. O! I on mi mówił, no tak, wiesz, pracujesz z NASA, no to robisz wielkie rzeczy. Prawda? Sławosz, nasz potencjalny astronauta, no astronauta, który mam nadzieję, że poleci, no też, bo on w ESA był. Ale jakbyś został tu, albo Sławosz by tutaj coś kombinował, to by wam się nie udało. To nie wiem, to są jakieś takie kompleksy polskie. Mówisz o tym, że gdybyście że... zostali w Polsce, to by właśnie nie udało, ta, Tak, mhm. tak. Więc... Y... A przecież tutaj są ludzie genialni, naprawdę genialni. Studenci, z którymi rozmawiam na politechnikach, prawda, nawet w liceach. Świetne pytania, świetne rozumowanie, dobry, dobrze. Uczą się ciężko, ciężko pracują, mają te wszystkie atrybuty, które pozwolą im zrobić ogromny sukces. Ale jednak jest w Polsce coś takiego, że jak mieszkasz w Polsce, żyjesz w Polsce, to zawsze ten zachód to jest taki lepszy zachód, ten ta. taki wielki zachód the American Dream. Ta. Tam się dzieją jakieś większe rzeczy. Nawet jak mu, nawet mówisz mi o NASA i słyszę o ESA, czyli tej Europejskiej Agencji Kosmicznej, to i tak wydaje mi się, że ta NASA jest to jednak NASA. To nie ta ESA to jest tylko taki mały, europejski e, podobny byt. No, ESA se świetnie radzi, są genialni ludzie. Ja byłem na misji, której, którą głównie prowadziła ESA. E, to była misja Rosetta, lądowanie na komecie. Mhm. E, bo to była misja z ESA. NASA tylko pomagała, dostarczała nam instrumenty, anteny, prawda? Ja byłem kierownikiem tej, tej amerykańskiej NASA części tej misji. No to genialni inżynierowie yy, klasy światowej, prawda? Wszystko było świetnie. Na, no budżet jest trochę mniejszy ESY, prawda? Także może mo, ESA może trochę mniej, chyba jest to pięciokrotnie mniejszy budżet, bo w USA się wydaje na jednego mieszkańca coś 95 dolarów. Mm -hmm. Ten budżet NASA, jak rozłożysz na każdego mieszkańca, to wychodzi 95 dolarów od osoby. W ESA jest to coś, coś 12. W Polsce jedno czy półtora euro. Tak? Okej, okay. ale hmm. też mamy kompletnie inną sytuację ekonomiczną. No tak, ale, ale też yy, co się akceptuje w USA, to że ten program kosmiczny napędza ekonomię, prawda? Ten yy, nie wiem, czy mogę mówić. Raczej Możesz mówić, co, co chcesz i jak chcesz. Tutaj. <grym> iPhone, prawda? iPhone produkuje. Mniej więcej, tyle dochodu Apple dostaje z iPhone'a, co jest połowa budżetu polski. Połowa budżetu polski, tak? A ta zabawka jest zrobiona została z ośmiu technologii, chyba sześć z nich jest z kosmosu, dwie z nich są z mojego centrum. Prawda? Tak, mówiłeś o tej malutkiej kamerze, która jest tak, w iPhone. No więc... Ten więc, gościu naprawdę dostaje 3 centy za każdą kamerę? No nie wiem, czy dostaje 3 centy, czy pół centa, ale licencję ma. Licencję ma, Ta, czyli to jest realne, tak, że tak. dostaje pieniądze za każdą kamerę. Tak którą. tak. Wow. Tak, Ta. mhm. Ta, no, każdy CMOS kamera jest, jest na jego licencji. Także, e, także no... E, I to są tych wynalazków, jest mnóstwo, prawda? I one powstają dzięki temu, że macie takie budżety i możecie budować rzeczy, których jakby nikt inny nie jest w stanie budować i dzięki temu wpadacie na technologie, które później można z powrotem cofać do naszego rynku i aplikować na przykład do takich rzeczy jak smartfony. No zobacz, to, to w każdej dziedzinie tak jest. Ty chcesz mieć coraz lepszy podcast, mhm. prawda? Chcesz mieć więcej Staram widzów. Staram się. Tak? Więc co robisz? Myślisz cały czas, pewnie budzisz się w nocy i myślę, a, a może ten pomysł, to byłoby fajne, gdzie takiego człowieka znajdę, jak z nim porozmawiać? Aha, rozmawiam z Arturem, jakie zadać mu pytania, żeby to miało jakieś przebicie, żeby ludzie o tym pomyśleli, prawda? Stara się coraz bardziej, dodasz mikrofony, może do, dodasz dwie osoby, mhm. może zrobisz jakieś inne studio z specjalnymi dźwiękami. No nie wiem, myślisz o tym, próbujesz coraz tych, wiesz, odważasz się robić coraz większe rzeczy. Tak? Mhm. Ale, ale musisz sobie pozwolić to zrobić, prawda? Musisz dream big, tak? Trzeba być takim pasjonatą. I mam wrażenie, że myślenie w ten sposób to jest nawet takie troszeczkę obsesyjne myślenie, że to już nie jest do końca takie traktowanie, jak większość ludzi traktuje pracę, że to jest, o tak, okej, okay, idę do pracy, posiedzę w niej 8 godzin, później wracam, zacznę robić swoje rzeczy. Jeśli człowiek budzi się w nocy i myśli dalej o czymś, czego nie zrobił, to to już jest w pewnym sensie taka delikatna obsesja, slash pasja. Tak. Ta. No i musisz no, U nas wszyscy są pasjonanci prawda, przestrzeni kosmicznej. Yy, pracowanie nad kosmosem to nie jest praca, tylko to jest styl życia, prawda? Jak się obudzę właśnie o trzeciej w nocy, to czasami wstaje. aha, moglibyśmy zrobić to. Już nie śpię. Tak. A, ale właśnie... I masz tak, że jest... obudzisz się już nie możesz później ta, zasnąć, bo masz ten mętlik ta, ta, taki ta. i analizujesz wszystko? Cztery godziny się przespałem i już coś mi padło do głowy, muszę wstawać. Żona mi każe mieć białe, taką whiteboard, taką białą tablicę, żeby. żeby napisał i poszedł spać z powrotem, no, ale ja już tam dalej kombinuję. <grym> ale jak się zmusza tysiąc, u nam mamy sześć tysięcy inżynierów i naukowców u nas w centrum, wszystkich codziennie się zmusza, to znaczy zmusza się poprzez dawanie mi tych niesamowitych wyznań, wy, wyzwań, to no, powstają te wynalazki. My dostajemy, nasze centrum dostaje co roku. 250 milionów dolarów z właśnie z licencji, z nowych equity, w nowych firmach, małych firmach, startupach, i tak dalej. Mm -hmm. Ze sprzedaży różnych gadżetów, które wymyślono przy programie kosmicznym. I to napędza ekonomię. Te małe firmy powstają, z małych powstają większe. I, i ciągle się słyszy, prawda, a, a to to jest powstało w USA. Dlaczego? No bo właśnie jest ten system, ten system. To nie jest jedna osoba, to ktoś nie akurat nie urodził się geniusz, tylko ten system pozwala właśnie, żeby ci genialni ludzie pracowali nad genialnymi rzeczami. Mm, powiedz mi, jak wygląda, bo powiedziałeś, że w NASA pracują sami pasjonaci. Jestem ciekawy, jak wygląda tam praca, bo to, nie, to prawdopodobnie nie da się w ogóle tego przyrównać do tego, jak wygląda normalna praca. Tam to musi jakoś wyglądać kompletnie inaczej. Czy to na pewno nie jest tak, że ludzie pracują 8 godzin i idą do domu? Czy oni dbają o takie rzeczy? No, podczas kampanii wystrzeliwania rakiety nie możemy pracować więcej niż 12. No, powiedzmy, bo w 12 godzinach ludzie mają tendencję popełniać błędy. Popełniać błędy, e, Ale nie wiem, czy, je, czy znam kogokolwiek, kto pracował 8 godzin, prawda? Bo y, no, y, w tym wypadku no, praca się nigdy nie kończy, bo zawsze coś możesz zrobić więcej, prawda? Zawsze możesz mieć, każdy ma mnóstwo pomysłów. I żeby je zrealizować, prawda? Troszeczkę do siebie. Mhm. No, to, no to, żeby je zrealizować, no to musisz z, za tym wszystkim iść, rozmawiać z innymi ludźmi, bo sam, sam wszystkie nie. Może masz pomysł na mrówkę na, na, na Marsa, tak? Malusieńką. Zrzucimy ich 10 tysięcy. A propos, rozmawiałem właśnie z ludźmi na ten temat, jak to zrobić. Mówisz o mrówce jakimś malutkim robocie. Zrzucenie zamiast jednego Perseverance, zrzucić 10 tysięcy robotycznych mrówek. Tak. Mhm. Więc. No dobrze, ty się może znasz na mechanice. Musisz zadzwonić kogoś od zasilania, jak ta mrówka ma się napędzać. Tak? Także już myślisz, do kogo zadzwonić, z kim porozmawiać, jakie pytania zadać i tak dalej. Więc, Ale jeżeli chodzi o codzienne życie, to właśnie ja dostałem to pytanie wiele razy i dlatego napisałem 42 anegdotki. W moim 42. 60. Dlaczego 42 to czytelnicy będą musieli sobie wykombinować? Mhm. Ale są 42 dwie anegdotki z takiego właśnie życia codziennego na takiej misji. Co się dzieje, jak idziesz do pracy i coś tam się dzieje? Czasami jest to przerażające, czasami smutne, czasami wesołe. Starałem się to zrobić, tego balans, bo miałem mnóstwo porażek w pracy. I to jest, to jest następna sprawa, że my jesteśmy uwarunkowani, żeby się nie bać porażek. Der tak? mighty Things. Tak. I jeśli, pró jeśli próbujesz robić rzeczy wielkie, to wiadomo, że będą porażki. i Większość tak. razy się nie udaje, a chodzi o tylko o to, żeby ten jeden raz się udało. Ale jest więcej z tego. Musimy się uczyć na tych porażkach, prawda? Nie wystarczy mieć porażkę. Aha, no wiesz, jak, e, wyszliśmy na boisko i przegraliśmy z Brazylią. No to co, poddajemy się, nie umiemy grać w piłkę. Nie, <grym> prawda? Więc, więc tylko trzeba się nauczyć. Aha, no, mamy kiepską obronę. Potrzebujemy lepszego bramkarza. Jak go, wy, jak go wytrenujemy? Prawda? Rozbiliśmy się chyba o, o księżyc cztery razy, zanim żeśmy wylądowali na nim i zwrócili zdjęcia. Tak? Więc Polacy też muszą mieć właśnie to takie perseverance, wytrwałość. Dlatego na przykład rozmawiałem o polskiej misji na Marsa teraz i z Polską Agencją Kosmiczną i tutaj z różnymi firmami. To jest zupełnie w zasięgu, Polaków, tak? Tylko, że co ja bym chciał zrobić, żeby to nie była jedna misja na Marsa, bo tu już mnie w pewnych kręgach już mi mówiono, no jak się nie powiedzie. Już takie pierwsze pytanie. Tak, wspominałeś jak sobie w wywiadzie, tak? którego słuchałem, że najlepiej, żeby to były cztery albo trzy misje. No więc właśnie, o to chodzi. Żeby była ich seria, jedna się nie powiedzie? Screw it. <śmiech> <śmiech> Jedziemy do następnego. Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTube i daj mi follow na Spotify. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądać, jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotifya i słuchasz całego podcastu. Dobra. Wracamy do rozmowy. Jestem ciekawy, jak wygląda. Mi się wydaje, że jak ludzie pracują w NASA, to muszą być tacy absolutni perfekcjoniści. Bo teraz jeśli generowane są takie pieniądze i taka, taka ilość pracy ludzkiej w te projekty, to trzeba zrobić kompletnie wszystko, żeby absolutnie wyeliminować wszystkie potencjalne błędy. I zastanawiam się, jak do tego się podchodzi w NASA. Jak podchodzić się do, do jakiegoś konkretnego projektu i jak się właśnie analizuje, żeby zrobić go w ten sposób, żeby nie popełnić błędu, żeby nie zmarnować całej tej pracy i całych tych pieniędzy, które zostały włożone. No więc właśnie, bardzo ciekawe pytanie. Tylko, że to jest troszeczkę bardziej skomplikowane niż bycie perfekcjonistą. Mhm. Dlatego, że dobrze, jak jesteś perfekcjonistą, jak budujesz misję, jak skręcasz wszystkie śrubki, jak wszystkie komponenty składasz, prawda? Ma to być idealne. Jak coś zauważysz, że nie jest idealne, no to zatrzymujemy się i poprawiamy. Tak? I to nie tylko, że poprawiamy, ale pytamy się innych ludzi, mam zamiar to tak poprawić. Czy ty masz coś przeciwko temu? Bo często... W misjach właśnie innych krajów, dlatego te misje tak upadają się, słyszę. oha, Rosjanie osiem razy próbowali wylądować na Marsie, nie udało się. Dlaczego? Bo właśnie, jest, nie ma tej kultury właśnie yy, gry zespołowej do końca. Jak ja coś poprawiam, to każdy musi o tym wiedzieć i zresztą szef musi podpisać tą małą poprawkę, a nie, że ja se poprawiam i wtedy coś leci w kosmos, poprawiłem i się by coś nawaliło, i wszyscy mnie się pytają. Nikt nie wie, co tam było, bo ja poprawiłem, ktoś tam coś poprawił, trzecia osoba poprawiła. Także ma, jest też system dokumentacji tego, prawda? Ale co jeszcze? To są perfekcjoniści, którzy składają statek kosmiczny. Ten ludzie, którzy marzą, na przykład, teraz ja planuję misję, na przykład następny helikopter, ogromny helikopter na Marsa. Chcę o nim później porozmawiać. Nie mogę być perfekcjonistą, bo. Wtedy to się robi coś takiego, co my nazywamy paralysis by analysis, czyli dostaje się paraliżu, no bo jest tyle rzeczy do ułożenia, przewidzenia, dopracowania, że ten helikopter by nigdy nie powstał. Że nie da, się, trzeba... nie da się poruszyć do przodu, bo cały czas się próbuje rozwiązać wszystkie problemy, a nie da się rozwiązać wszystkich No problemów. nie da się wszystkich. Także ci ludzie są troszeczkę inni. Ci ludzie muszą mieć więcej kreatywności, muszą mieć takiego większego przebicia, Większego optymizmu, a nie, e, a nie mieć cierpliwości zrobić 112 spreadsheets na, w Excelu. Jak się uważa, mówić spreadsheet, się mówi pewnie. D się, możesz wiem. spokojnie używać Ta. angielskich słów. Ja, 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 ja <laughs> też sporo używam angielskich słów. i Ja uważam, że to jest dobre, dawać taką szpileczkę ludziom, którzy nie, nie, nie rozumieją. Niech mają taki bodziec do tego, żeby się uczyć, bo to jest. Krytycznie istotna rzecz, żeby mieć mówić Ale po z drugiej strony, to yy, ja staram się zachować mój polski, prawda? I używać jak najmniej strącanych słów. Mm -hmm. Bo wyjechałem z Polski, jak były jeszcze przeboje, a nie hity, prawda? To staram się używać przeboje ciągle. Ale, yy, no, więc, więc to są tacy ludzie, w tych, ci ludzie, którzy są kreatywni, staramy się, żeby oni byli. Jak dostać tą kreatywność tego zespołu, żeby były kobiety, mężczyźni, latynosi, prawda, Europejczycy, żeby. Bo to wspomaga kreatywność? Tak. Żeby był ktoś, żeby był artysta w tej grupie, żeby był ktoś, kto nic nie rozumie z innego, na przykład nie rozumie nauki, ale jest świetnym z powiedzmy kontraktów. Mhm. I ten. Dlaczego taka osoba jest świetna? Bo. Ktoś musi jej wytłumaczyć. Jak to ma działać, tak? I na podstawie tego tłumaczenia wy, wychodzą nowe pomysły. Wychodzą nowe pomysły, a także jak tłumaczysz coś i w tym, momencie, w tym momencie, w pewnym momencie dojdziesz do tego. No tak. I w tym momencie łazik przeskoczy przez tą skałę. Aha. Ale on nie może przeskoczyć. Aha, mhm. cofamy się, prawda? Jak komuś chcesz coś, to największy stopień zrozumienia to jest, jeżeli komuś starasz się coś wytłumaczyć do tego punktu, żeby ktoś zrozumiał. Mamy też artystów, którzy z nami współpracują. Od razu ja za zaangażowałem artystę, może to jest wpływ mojego ojca, prawda? Bo ja byłem jedynym nieartystą w rodzinie, ale, ale zawsze dookoła byłem otoczony sztuką, mhm. że oni to malowali, rysowali bo my jesteśmy wizualne zwierzęta. Widzimy coś lepiej oczami, niż yy, słyszymy. Słyszymy, czasami nam to gdzieś ucieka. Jak widzimy, to wtedy, aha, no dobrze, to tak miało wyglądać. Nie, 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 ja sobie inaczej to wyobrażałem. Podyskutujmy o tym. Także te grupy mamy, żeby wycisnąć z tych ludzi z kolei największe kreatywne soki. Tych ludzi, którzy budują statki kosmiczne, no to oni muszą właśnie być perfectionist, prawda? Idealnie wszystko musi być zrobione. Z drugiej strony też przychodzą te małe misje teraz, yy, które właśnie chciałbym, żeby Polska była w nich yy, do nich włączona i Polska się interesuje tym budowanie mniejszych statków kosmicznych, bo te nie chcemy, żeby było wszystko podwójnie, potrójnie, yy, yy, redundancja. Mhm. Yy, żeby to właśnie nie było 99,9% yy, tego, że to będzie działało. Tylko, żeby wziąć więcej trochę ryzyka. W hmm. tych właśnie. Jak to możliwe? Jak można wybrać ryzyko w misjach kosmicznych? No, no, właśnie. I to jest zmiana tego podejścia do tego. Zmiana ci ludzie, którzy przez lata pracowali, prawda, dekady na Apollo, czy nawet ja dostałem swój trening na Galileo, Ulysses, Cassini, te ogromne flagowe misje. Trzeba myśleć, że okej, okay, może nie będziemy trzy miesiące tego testować. Może to jest wystarczająco dobre, i, ale będziemy, damy, no po prostu podejmiemy trochę ryzyka. Mm -hmm. I dlatego też chcemy, żeby im Polska to budowała i zaakceptowała to ryzyko. Dlatego my też nie umiemy budować czasami tych bardziej ryzykownych rzeczy, bo wszyscy mają ten trening, prawda, że nie, wszystko idealnie robisz, a to kosztuje pieniądze, także Rolls Royce pewnie, jakby zbudował rower, to by kosztowało 100 tysięcy euro. Tak, ale to teraz ogromne ryzyko dla Polski. Jeśli Polska zostanie włączona w taką misję, podejmie ryzyko. Tak jak mówisz, że NASA będzie brała ten taki bardziej ryzykowny approach. To jeśli Polska, Polska coś zbuduje i to rzeczywiście nie wyjdzie, no to to później spada na Polskę, bo to Polska zbudowała. No więc oczywiście, dlatego też świetna jest współpraca, bo my przekażemy, my znaczy NASA. Przekażemy to, czego żeśmy się nauczyli. My mamy tak zwaną taką grubą księgę naszą, która się nazywa Design Principles i tam dopisujemy rzeczy, które y, nauczyliśmy się z ostatnich naszych 50 misji. To, to jest przekażę. jedna księga, czyli wiele księg? To jest wielka księga, prawda, Design Principles, DPs. Pierwsza chyba, pierwsza reguła to jest aha, test as you fly, fly as you test, czyli... Testuj tak, jak masz lecieć i lataj tak, jak przetestowałeś. Nie ma zmian. A tutaj, e, prawda, przykleiliśmy tę część przez epoxy 231, ale nam zabrakło, więc do lotnej części użyliśmy epoxy 287. No więc tak się nie robi. Wszystko ma być tak, jak... Tego typu rzeczy, które się nauczyliśmy przez dekady, tam wpisaliśmy, no i teraz... Pracując z Polską, Polska użyje tych naszych złotych myśli, prawda, kosmicznych. Mm -hmm. Więc ryzyko, obydwie strony pod, zgodzą się, że jest podjęte większe. Dlatego no, może trzeba zbudować dwie, trzy misje, że jak jedna nawali, to się nie przejmować. Dużo się z tego nauczyliśmy. Z przegranych często się uczysz więcej niż z wygranych. Mm -hmm. Co w takim razie Polska musi zrobić, żeby brać udział w tych misjach? Czy ona już jest zaangażowana, czy dopiero będzie dochodziło do takich rozmów? Na jakim to jest etapie? Czy to zależy od projektu? No więc y, Polska Agencja Kosmiczna przyjechała do JPL, y, Jet Propulsion Laboratory, y, ta, mm -hmm. to jest to, to centrum, y, kilka miesięcy temu. Siedzieliśmy zamknięci w takiej ogromnej sali. My taką mamy metodologię wymyślania tych, tych nowych misji, w tej sali, żeśmy weszli. To się nazywa A-Team, a, czyli zespół A i drużyna A. No i siedzieliśmy tam i żeśmy dyskutowali. Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej przywiózł z sobą chyba reprezentantów 15 świetnych polskich, prężnych firm. I zastanawialiśmy się, co Polska, w czym Polska jest dobra, Jakie my, a, a w, co my, gdzie mamy jakieś tam gaps, gaps czyli te jakieś tam Dziury. luki, prawda? I które z tych luk Polska mogłaby wypełnić? Bo, bo Polska jest świetna w, w artificial intelligence, tej sztucznej inteligencji, programistów mamy genialnych. Procesowanie tych danych, które przychodzą, ich analiza, jesteśmy świetni w tym. No, wszyscy, wszystko, co jest IT, jesteśmy świetni. Czołówka światowa. A jak na nas postrzegają, jeśli chodzi o to, to space industry, czyli to, to środowisko takie kosmiczne? Czy w środowisku, w środowisku kosmicznym też mamy takie wysokie poważanie, jak, u, w, jak w programistycznym? No więc jeszcze nie, bo za mało było tych misji, prawda? Dlatego byśmy właśnie chcieli, żeby były te polskie misje. A no to wtedy ten, ten prawda, szacunek, Szacunek będzie większy. On musi z czegoś wychodzić. Ta, my to nazywamy heritage, prawda? Czyli to. E, spadek. Spad, spadek po tym, co, prawda, z lat, co się przekazuje nowemu pokoleniu, prawda? Mhm. Mm um... Chcecie zapytać, mamy mało czasu, więc będę troszeczkę skakał po tematach. Chcecie zapytać o elektryczny samochód, nad którym pracowaliście 40 lat temu. To jest w ogóle już dziwna informacja, że pracowaliście nad elektrycznym samochodem 40 lat temu. Możesz powiedzieć troszeczkę więcej o tym, jak taka praca wyglądała, jak w ogóle wyglądał, jak to w ogóle wyglądało, że ktoś przychodzi do Was. Ej, zbudujcie elektryczny samochód. Jak, jak, to, jak to wygląda w środku? No więc to była, jeszcze wtedy nie wiedziałem, jak to dobrze wygląda, dlatego, że zaczynałem pracę. Mhm. Ja marzyłem o tym, żeby pracować w NASA, tylko że no, nie, wtedy zatrudniano wszystkich z podwójnymi doktoratami i nie mogłem się dostać. I, ale ja studiowałem inżynierię na Uniwersytecie Michigan i tam każde lato, każdą wolną chwilę pracowałem w przemyśle samochodowym. E, więc pracowałem tam. U, nad projektami Cadillac'a, Forda, General Motors, pracowałem w Highway Safety Institute, no wie, wiele rzeczy. Nad wieloma rzeczami pracowałem. No i ale też tak prawdę mówiąc, największy trening to dostałem, bo byłem biedny, więc kupiłem najtańszy samochód, jaki mogłem kupić. To był Ford Cortina. To był Ford Cortina. 1967 rok. Najmniejszy samochód, najtańszy, jaki mogłem kupić. Okay. Więc. Potworny samochód. Tak jest. Okej. Okay. Już, już nawet wtedy był potworny. Potworny samochód. Psuł się. I była ta tragedia, bo się psuł codziennie. I codziennie się coś innego psuło. Ale nie wiedziałem tego wtedy. Przeklinałem, że on mi się ciągle psuje. Tego ale... się nie docenia w takich momentach, co? No ale zrozumiałem, prawda, jak gaźnik działa. Składałem go, roz, rozkładałem, bo ciągle nie mogłem zapalić. Jak akumulator działa, jakie są straty. Jak w zimie działa, jak w lecie działa, jak, co powoduje to, że, że akumulator się nie naładuje, prawda? Koła, zawieszenie, karoseria, układy elektryczne, no, nad wszystkim pracowałem i musiałem to zrozumieć, prawda? Więc to był mój prawdziwy trening. U Forda no inne rzeczy się uczyłem, ale jak przyszedłem właśnie raz o wywiad o pracę, już chyba cztery razy wtedy mnie odrzucili. Także już tak lekko zaczynałem się załamywać, czy mnie przyjmą. To jest normalne, że się tyle razy tam aplikuje? Czy, czy, czy ty jesteś taki właśnie wyjątkowo wytrwały w tym? No, perseverance. Ja jestem wytrwały i ci ludzie, którzy tam pracują, są wytrwali. Na przykład jak do mnie się studenci zgłaszają pracę, to ja nigdy nie odpowiadam na pierwszego maila. Specjalnie? Specjalnie. Proszę, do, doskonała taktyka. Tak? E, często nie odpowiadam na drugiego. Czy ktoś... specjalnie? Specjalnie. I a ktoś się poddaje, gdzie idzie, gdzie indziej, no to czy he wasn't interested enough. Tak? To znaczy, że mu nie zależy. Mhm. No więc właśnie. Więc e, zresztą zaangażowałem jednego studenta, który przesłał mi dokładnie, policzyłem później, 30 e-maili. Prze... Ale już odpisywałeś mu później. <noise> już na 30 odpisałem, powiedziałem, no ten człowiek jest tak uparty, będzie świetnym pracownikiem. 30 maili się wysłał zanim w ogóle mu odpowiedziałeś. Tak jest. No. I wysyłał. Nie poddawał I się. Właśnie pracuję teraz na tej, Katarzy na tą, na tej misji z Katarczykami. Mhm. Rzecz I rzeczywiście, nie zawiodłem się, jest genialny. Ale no to więc, więc wtedy wszedłem na ten wywiad o pracę tych innych, prawda, nie mogłem nawet dostać wywiadu o pracę, ale wtedy wszedłem na ten wywiad o pracę i to był najkrótszy wywiad o pracy, jakikolwiek człowiek może sobie pomyśleć byłby. Bo ten właśnie, ten, ten kierownik, ten supervisor, który jest zresztą teraz dyrektorem, wicedyrektorem JPL, zapytał się mnie, bo on dostał list z Waszyngtonu, który mu mówił, na samo zbudować samochód elektryczny, bo to było zaraz po tym osiemdziesiąte lata, to był właśnie był jakiś krach, o ile sobie przypominam, z opekiem jakieś były brak benzyny, można było nalewać, jak miałeś nieparzystą czy parzystą tabliczkę, to mogłeś podjechać do stacji tylko w parzyste dni albo nieparzyste. Czyli pojawiała się potrzeba powoli. Tak, więc ktoś tam wpadł na a no to zbudujmy samochód elektryczny. Przysłali list do NASA. Uży, czy jakbyście użyli technologii kosmicznych, to jak ten, czy moglibyście zbudować taki samochód, prawda? No, ja wszedłem do tego kierownika, Jima, i Jim spojrzał się na moje CV i się pyta mnie: What do you know about cars? A ja mu mówię: I know everything about cars. On mówi, OK, can you start on Monday? Hmm, czyli trafiłeś w idealny moment po prostu. Tak jest, tak. No i tak się poszczęściło, bo może w tej chwili bym budował, no nie wiem, koła do samochodów, czy lodówki, czy coś innego, co jest też bardzo fajne. We wszystkim się można wykazać. A mm -hmm. um, jak wyglądała w takim razie praca nad elektrycznym samochodem? Czym on się różnił od elektrycznych samochodów, tak jak rozumiemy dzisiaj? No, y więc... Największe straty, przy, przy jak jeździsz sobie po mieście, to są z tego, że musisz się zatrzymać, czyli musisz wyhamować. To jest ta strata tego, jak nie masz elektrycznego samochodu, no to, y, to wszystko, ten, ta strata tego e, energii prze, przemienia się w, e, w ogrzewanie hamulców, prawda? Za pomocą ścisku, straty, ścisku straty ciepła. Y y y y tak? A więc tracisz to całą energię, tracisz to całe ciepło. E, a potem postałeś na tym stopie, czy czerwonym świetle i musisz się rozpędzić. I to znowu jest, więc wkładasz tę energię dużą. Więc e, pierwsza rzecz, co sobie pomyśleliśmy, no to trzeba się tego pozbyć. Prawda? Jeszcze teraz jest fajny tak zwany regenerative braking, gdzie w tych elektrycznych samochodach ta energia z powrotem płynie no, w pewnym procencie do akumulatora. Wtedy jeszcze tego nie było, więc pomyśleliśmy sobie: Aha, to będziemy mieli koło zamachowe. Jak będziemy hamować, to tą energię z kół przerzucimy do koła zamachowego, ona będzie się kręciło coraz szybciej i szybciej. Mm -hmm. A jak będziemy chcieli z czerwonego światła ruszyć, no to przyciskamy sprzęgło i ta energia z tego koła, który już się kręci szybko, idzie do kół. To mm -hmm. był nasz taki pomysł. Więc pra pracowaliśmy nad tym kołem zamachowym. Nam było Mnóstwo problemów z tym. Jeden to był, że ten samochód mógł wylecieć w przestrzeń kosmiczną. Takiego dostawał kopa, jak przeżył Z tego koła. Tak, ta, to było jedna z pierwszych rzeczy, żeśmy odkryli. No ale to był właśnie ten inny system, nie, żeby nie tylko polegać na akumulatorach. Mhm. A jak używaliście wtedy baterii, czy jak gdzie, gdzieś planowaliście ogromadzić tą energię? Tak, no więc były normalne te. Akumulatory kwasowe, tak jak teraz używamy, no bo one były najtańsze, najbardziej rozpowszechnione. Wiemy, jak je ładować, prawda? Są za taką cenę, że ten samochód no, człowiek mógłby kupić, ale jednocześnie oczywiście zdaliśmy sobie sprawę, że aha, one są potwornie ciężkie, więc też wolno się ładują, może nie są takie wydajne. Więc od razu zaczął się program nad Innymi bateriami, innymi akumulatorami. Żelazne, aluminiowe. Myśleliśmy płytki, prawda, że, żeby nie ładować tego, żeby można było gdzieś sobie jechać, chcesz jechać sobie tysiąc kilometrów, to wierzysz sobie po prostu płytki aluminiowe. Jak ci się to wyczerpie aluminium z, z, z tego akumulatora, wkładasz nową płytkę. I obliczyliśmy, że to nawet by było y, ekonomiczne. Tylko, że oczywiście problem jest taki, że jak wszyscy jeżdżą z akumulatorami y, aluminiowymi, no to to aluminium już nie jest po tej cenie, co my obliczaliśmy. No i są oczywiście takie zabawy, ale, ale akumulatorów tych mnóstwo. I to jest właśnie to, co o czym mówiliśmy, tak? Postal, postawieni byliśmy z zadaniem, które, no, było zupełnie nowe. E, musieliśmy się odważyć, robić wielkie rzeczy, prawda? No to jest zbudowanie. niesamowite, że dostaje się w pracy taki, taki projekt. Zbudujcie coś, czego jeszcze nigdy nikt nie zbudował. Tak jest. No, i wtedy co widzisz, to się dzieje. Aha, ten, ten kwasowy akumulator nie jest taki dobry. Co wymyślimy? Rzucają się na to chemicy, inżynierowie. Budujemy małe ogniwa, testujemy je, prawda? No i nagle potem okazuje się, o, Amerykanie mają naj, najlepsze baterie Ciekamy i sprzedają skąd. całemu światu. Jak to się stało? Tak? I znowu mus, mam nadzieję, że to polskie społeczeństwo to zrozumie. Że tak właśnie trzeba napędzać tą ekonomię. Mm -hmm. um, czy ten projekt był wtedy ściśle tajny? Czy w ogóle projekty w NASA są ściśle tajne na początku? Czy jak to wygląda, jeśli chodzi o ten aspekt pracy? Więc y, NASA projekty nie są tajne w ogóle. O wszystkim możemy mówić. Na, nie możemy mówić czasami, ja na przykład nie mogę mówić w tej chwili, to ci powiem, o czym nie mogę mówić. <laughs> na przykład jedną misję prowadzimy, która jest prywatna. Ja tam pomagam tym ludziom, to jest misja naukowa, ona niedługo będzie rozgłoszona, ale jest misja naukowa prywatna, tak jak wiele tych ogromnych teleskopów, które się prowadzi. Obserwacje 30-metrowe, 15-metrowe, 10-metrowe teleskopy na Hawajach, prawda, W, 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 w Hile są sponsorowane prywatnie. Tak samo ta misja będzie prywatna. No, ponieważ ona jest prywatna, my tylko pomagamy, to no, właściciel, czyli ten główny naukowiec, który to prowadzi, no, jeszcze o tym nie rozgłasza. No to coś takiego. To jest Ewenement. I jest jeszcze tam kilka małych projektów, które są wspólnie robione z Departamentem Obrony. I wtedy, jeśli to wchodzi w wojskowość, to one zaczynają być ściśle tajne. Natomiast te, te aspekty same kosmiczne nie są ściśle tajne w ogóle? W ogóle. Wszystko, dane są ogólnie dostępne dla każdego. Um, więc, e... Dla każdego? Czyli można sobie wpisać, tak co, co robi teraz NASA, wejść w jakiś konkretny projekt i zobaczyć jakieś tak dane jest. na temat tego projektu? Chcesz wszystkie zdjęcia z Perseverance obejrzeć? Be my guest. Proszę bardzo. To ja. jest ciekawe. I z jakiego powodu wynika taka polityka, jeśli chodzi o te informacje? No więc muszą one być dostępne dla wszystkich podatników w USA, bo to pod, podatnicy płacą za NASA. No to oni, jeżeli chcą, no to muszą być w stanie dostać te wiadomości. No a otwieramy już je dla... Dla całego USA, to możemy je otworzyć też dla całego świata, prawda? Bo i tak, w gruncie rzeczy, każdy z USA może to przesłać dalej. Tak, to by nie było sensu. Nie chcę mi się wierzyć, że wszystko jest takie dostępne. To, to, to mi się wydaje takie mm, niesamowite. Wiem, że mnóstwo projektów wojskowych jest ściśle tajnych, więc wydaje mi się, że to, to by się bardzo mocno łączyło z NASA i wydaje mi się, że to też powinno być w dużej mierze ściśle tajne. No więc jest lepiej. Czasami NASA pracuje nad tym samym co Departament Obrony, prawda? Ja pracowałem raz, parę razy, musiałem mieć ściśle tajne clearance, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, top secret secret clearance, jakieś wtajemniczenie, bo, no bo pracowałem na przykład nad ogromnym teleskopem wielkości stadionu piłkarskiego. No oczywiście wojsko było zainteresowane, bo jak masz tego typu na orbicie... Teleskop, no to możesz sobie zobaczyć, prawda? Czy, czy ktoś ma niebieskie oczy, czy brązowe? Nie tylko, czy to jest, czy to jest czołg, czy, czy samochód pancerny, mhm. bo rozdzielczość jest niesamowita, prawda? No i oczywiście my patrzymy się w górę, no oni się patrzą w dół, ale jeżeli pomogą, no te, te rzeczy są bardzo, bardzo drogie, więc jeżeli oni dorzucą się pieniędzmi, żeby do jakiegoś tam projektu, żeby żeby pomóc. Na przykład teraz pracuję nad projektem Razem. Jest, jest nowy dział obrony USA, który się nazywa Space Force, tak? Czyli to jest ta bo, bo do tej pory były Army, czyli prawda armia, Navy, czyli marynarka wojenna, byli lotnictwo, czyli Air Force. I byli Marines, czyli no ja nie wiem, desant, ja nie wiem jak to się mówi, czy komandosi, no nie wiem. Grunże, ale teraz doszło Space Force, tak, czyli to jest obrona USA z przestrzeni kosmicznej, tak. No i teraz pracuję z nimi nad nową misją na asteroidę Apafes, która ma przelecieć 13 kwietnia 2029 roku koło Ziemi, no bo co może być ważniejsze w obronie Ziemi niż coś, co uderzy w nas i zniszczy jakiś kraj. Więc oni są zainteresowani z pomożeniem tego i też z technologią, jak prawda, taką asteroidę, jak przelatuje koło Ziemia, będzie bardzo blisko przelatywała, nie uderzy w nas, już wiemy to, 100% że z nas nie uderzy ta asteroida. Z tego, co słucham w wywiadzie z tobą, to w 1 dziesiąte odległości Księżyca od Ziemi. Tak jest. 31 tysięcy kilometrów od Ziemi. Czyli to jest dla nas bezpieczne? No bezpieczne. Przeleci przez tak zwaną geostationary orbit, czyli geostacjonarną orbitę, na której jest wiele tych satelitów, które nad jednym punktem Ziemi obserwacje prowadzą. Telewizyjnych, komunikacyjnych. No jak mamy, jak nam się nie powiedzie kiepsko, to jest łódź szczęścia. No to może w taką satelitę ta asteroida uderzyć, ale Mhm. Prawdopodobnie nie. I na czym polega ten projekt, w takim razie, co staracie się zrobić, jeśli chodzi o tą asteroidę? No bo to jest tak. Są trzy stadia obrony Ziemi przed asteroidą. Pierwsze, trzeba taką asteroidę znaleźć. Jak się one, asteroidy niestety są bardzo ciemne, komety są potwornie ciemne. Komety są. Co masz na myśli mówiąc potwornie ciemne? No, że każda kometa, albo większość komet jest ciemniejszy niż asfalt. Mm -hmm. Chyba Odbicie promieni od tych komet się waha między 2 i 4 procent. Czyli wykrywa się w jakiś inny sposób, ja? nie? No, wygrywa się. Y, y, odbijają ciągle. To zależy od czujników, które, prawda, od teleskopu. Te teleskopy chcemy, żeby ogromny teleskop był właśnie na orbicie i wtedy on będzie w stanie wykryć więcej tych ciał. Mhm. Ale no, do tego no, y, 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 zwykle. Jeżeli coś jest mniejsze niż kord tenisowy, 30 metrów, to to się spala często w atmosferze. Jak jest już większe niż 30, dochodzi do 140 metrów, i 140-metrowy asteroida by zniszczyła miasto. 300-metrowa, 400-metrowa asteroida by zniszczyła państwo. No idziemy w górę stamtąd, prawda? No ale, więc tak, więc trzeba wykryć tą asteroidę. Trzeba ją obserwować trochę, żeby zobaczyć na jakiej trajektorii leci. Czy ta trajektoria zagraża Ziemi? Albo zagraża Ziemi, mamy ludzi, którzy, prawda, obserwują, mają programy komputerowe, które włączają w to przyciąganie Jowisza, przyciąganie. Przy, przyciąganie Saturna i tak dalej wszystkich. Czyli, czyli to na, na bieżąco trzeba analizować, bo jakaś tak. planeta może przyciągnąć taką asteroidę i zmieni się jej trajektoria. Tak jest. Cały czas się te trajektorie zmieniają, one są eliptyczne. No i teraz jest kwestia, dobrze, za 7 lat nie uderzy, ale jak uderzy za 111 lat. Też chcemy o tym wiedzieć, bo mamy więcej czasu, mhm. prawda? No więc e, pierwsza rzecz, to trzeba ją znaleźć, trzeba zobaczyć, na jakiej trajektorii jest i obliczyć, jak ta trajektoria propagation of the trajectory, jak ona się tam zmienia przez może setki lat, tak? Więc e, to jest pierwsza rzecz, odkryć ją, trajektoria. Druga rzecz, to jest, musimy zobaczyć, co to jest za asteroida, bo one są różne. Jak jest metaliczna, no to można ją uderzyć w nią, żeby ją zepchnąć na inny tor, tak? Mm -hmm. Ale czasami one są tak zwane rubble pile, czyli no nie wiem... Zrobione z gruzu, jakby połączone piaskiem, połączone lodem. No to jak to w nią uderzysz, to ona się rozpadnie. Rozpadnie się i wtedy y, oczywiście, czego w Armageddon nie docenili. Jesteś w fatalnej sytuacji, no bo te tysiące tych kawałków nieprzewidzialnych wchodzą w atmosferę ziemską, spalają się, ogrzewają atmosferę. To są też zmiany, prawda? Nie da się ich skontrolować po prostu, jak jest tak. ich tak dużo. Tak jest. No więc jak jest tak zwany rubble pile, nie wiem, musiał, chyba powinienem się nauczyć, jak to mówić po polsku. Rubble pile, kupa śmieci. Tak, kupa śmieci, <laughs> tak, różne, bo tam są głazy, prawda, kamienie, lód, kameczki, pył, prawda. No to y, inaczej się zachowamy z tym, inaczej ją. Może przyczepimy żagiel kosmiczny, może przyczepimy tak zwany iron engine, może przy, inaczej się od, y, zmienimy tor lotu. No i oczywiście, jeżeli coś jest śnieżką, jest kometa, brudną śnieżką, to też inaczej. Translator tłumaczy to na kupa gruzu. Kupa gruzu, no dobrze. Okej, okay, czyli, yy, czyli na początku analizujecie, wykrywa, wykrywacie, analizujecie z czego ona się składa, a później wymyślacie w jaki sposób wpłynąć tak. na jej trajektorię, jeśli ta trajektoria byłaby niebezpieczna. No tak, bo jak ja bilę bilardową w ciebie rzucę, w tej chwili mhm. jesteśmy od siebie o dwa metry, no to nie będziesz ją blokował ręką, tylko gdzieś odchylisz się na bok, tak? Ale jak śnieżkę w ciebie rzucę, no to możesz sobie stawić rękę i co, prawda? Także to wszystko zależy, jaka ta asteroida jest, i od tego, no więc yy, wybierzemy sposób na jej zmianę i trajektorii. Czy ja dobrze słyszałem, że pracujecie nad misją, gdzie wyślecie łódź podwodną, która będzie pływała pod wodą przy minus 180 stopni? <laughs> no pracowałem nad tym, tak. To możesz, możesz wytłumaczyć, o co chodzi w ogóle? <laughs> <laughs> no, jak ja to usłyszałem, to mówię co? <laughs> no więc y, pierwsza rzecz, którą trzeba zauważyć, że od jakichś, ja wiem, 10-15 lat y, zmieniło się podejście szukania życia. Bo do tej pory myśleliśmy, no gdzie będzie życie? Tam, gdzie musi jednym z warunków jest płynna woda. Gdzie jest płynna woda? Oczywiście na Ziemi tu jest życie. A Była płynna woda, już wiemy w 100%, na Marsie. Były jeziora, rzeki, oceany. Fajnie. Czy tam było życie, bo była ta płynna woda. Gdzie jeszcze? Na Wenus 460 stopni Celsjusza nie ma płynnej wody. Kiedyś była też, ale wyparowała. Ale tam rzucia nie szukam. Może w chmurach, prawda? Mhm. Gdzie jeszcze? No, no Raczej yy, ciężko było pomyśleć, gdzie jeszcze w układzie słonecznym może być życie. Ale okazało się, Chyba to powstało z misji Cassini, która latała, albo może Galileo leciał koło Europy, i odkryto, że są oceany podskórne. Nie widać ich, ale jest gruba czapa lodowa dookoła na, plan na planecie, czy na księżycu, na księżycu zwykle. Pod spodem jest ocean, a potem jest ten kor, czyli ten rdzeń, tak? Ale tam jest i energia i woda prawda, jest i wszystkie są węglowodory na takiej właśnie księżycu. Jest wszystko, co może spowodować, że jest życie. Jest ten lód, chroni przed promieniowaniem. No i na przykład w takim y, księżycu Jowisza Europa, prawda, może być życie pod tym lodem. I okazało się, że jest wiele takich księżyców i właśnie ten jeden to jest tytan, ty pytasz się o łódź podwodną, więc jest tytan, ty, pod tytanem. Tytan jest bardzo ciekawy, bo na powierzchni ma jeziora, a pod spodem ma ocean wodny. Jeziora są zrobione z etanu i metanu, i, ale też te węglowodany, one, węglowodory, które się, one się zaczynają, prawda, z prostych węglowodorów, łączą się, jak spadają w tej atmosferze, która jest bardzo gęsta na tytanie, spadają i łączą się w dłuższe te y, łańcuchy. I czy te łańcuchy się potem przemienią w RNA, DNA, prawda, w geny. I w życie, tak jak my je rozumiemy. Więc yy, to wszystko można było zobaczyć może na dnie tych jezior. E. Czyli trzeba się jakoś przebić przez tą skorupę lodową i wpuścić tam. Więc jeziora okazuje się, że on nie mają skorupy lodowej. Także. To jest bardzo ciekawe, bo jest yy, temperatura, jest nawet, no one są, no tak jak mówiłeś, świetnie jesteś przygotowany, gratuluję. Nie <laughs> wiem skąd te wszystkie informacje wyciągasz. Yy, teraz wiem, do kogo zadzwonić, jak będę miał jakieś pytania i czegoś zapomnę, ale rzeczywiście jest minus 180 Celsjusza, prawda, tam chyba 94 Fahrenheita, tak, więc yy, więc to są bardzo zimne, no i tam chcieliśmy wiedzieć, co jest na tym nie, czy się os, os, osadzły, osiadły te wszystkie, prawda, elementy i jak one się tam rozwijają, czy podpłynąć pod brzeg, bo w, czy fale tam gdzieś nabiły to. Wiemy, jak, prawda, po przypływie, jak wygląda w Bałtyku plaża, prawda? Wszystko I, jest wyrzucone. Od, I odbędzie się tam misja? No, nie odbędzie się, ja to zresztą w swojej książce piszę, bo chciałem, żeby to było realistyczne nie pisać tylko o sukcesach, ale pisać o porażkach. Mm -hmm. NASA też ma konkursy. Jedno centrum ma, robi jeden plan misji, nasze centrum robi drugi plan misji i zobaczymy, kto wygra. Bo konkurencja, tak jak w, w zwykłym biznesie, pomaga Ludzie ludziom się bardziej starają. Ludziom się starać, tak. No i ja właśnie prowadziłem tą misję, która miała mieć łódź podwodną. A inne centrum prowadziło misje, mia które miały nuklearnego drona, który tam miał latać. No i wybrano nuklearnego drona. Ja przegrałem, więc łodzi podwodnej nie będzie. Ale miałeś trudniejszy projekt? Myślę, że był trudniejszy z Twojej perspektywy? Yy, nie wiem, czy był trudniejszy. Wszystko można rozwiązać, jeżeli chce się odważyć zrobić wielkie rzeczy. <noise> yy, było to potwornie trudne, bo temperatura jest bardzo niska. Tą łódź podwodną musi spaść. Yy, nie wiadomo, jak głębokie jest to jezioro, żeby się nie rozbiła, także musi yy, delikatnie spaść. Yy, kłopotów jest mnóstwo, prawda? Zasilanie. Tam jest, no jest Saturn bardzo daleko od nas, prawda? Także słońce wygląda kropeczka, jak zasilać taką łódź podwodną, jak jest pod, pod, pod tym metanem. No jest mnóstwo różnych kłopotów, rozgrzewamy ten metan. On paruje bąbelki otaczają tą łódź podwodną, jak robić pomiary. No nie będę tego wszystkiego wymieniał, ale potwornie jest to skomplikowane. Ale znowu, jakby dali nam to zrobić, prawda? To nie wiem jakie w tej chwili już by były odkrycia na niskie temperatury. Czy wymyślilibyśmy właśnie akumulatory, które w czasie zimy genialnie pracują. Działają, I jeszcze generują energię. Tak. I jeszcze w większym stopniu, tak, że nawet nie musimy mieć elektrowni węglowych, tylko sobie mamy genialne akumulatory, tak? Dobra, kończymy na, na dzisiaj. Bardzo ci dziękuję. Masz Niesamowicie ciekawą pracę. Mam miliard pytań do tego, co, o czym opowiadasz, ale że my musimy kończyć, więc kończymy. Książka Odważ się robić wielkie rzeczy. Bardzo Ci dziękuję za udział i mam nadzieję, że następnym razem, jak się złapiemy, o ile się złapiemy, a mam nadzieję, że się złapiemy, to porozmawiamy dużo i będę mógł Ci dodawać takie dużo bardziej konkretne pytania o mały reaktor jądrowy i o wszystkie inne rzeczy, nad którymi pracowałeś. Genialne pytania, bardzo mi było miło. Yy, świetne, ciekawe informacje. Przygotowany jesteś genialnie, masz zasób wiedzy, wiedzy o kosmosie, duży, także się świetnie rozmawiało i bardzo Ci dziękuję. Jestem cała przyjemność po mojej stronie. Dobrze, bardzo Ci dziękuję. Zobaczymy I... się na Tytanie. Tak, oby, na razie. Dobra. 12:44. Siemanko, od teraz specjalnie dla Was będę nie przygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19. Pozdro.